Pomnij o Najświętsza, Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Panami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, Racznie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Modlitwa świętego Bernarda do Matki Bożej. Wydawnictwo Freedom oraz kanał YouTube ku Bogu. Przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki ojca Teodora Jakuba Naleśniaka zatytułowane Za przyczyną Maryi Produkcja i realizacja kanał YouTube ku Bogu. Wstęp do nowego wydania. Drugi czytelniku. Ta niewielka książka, którą masz w swoich rękach jest naprawdę godna polecenia. Nie ma w niej pięknie przeprowadzonych twierdzeń teologicznych o Najświętszej Maryi Pannie ani wzniosłych tekstów o jej czci, choć i te z całą pewnością są potrzebne. Szukać ich jednak wypadnie nam gdzie indziej, bo ta książka to są historie ludzkiego życia. Może ktoś zapytać, po co nam nowe historie ludzkiego życia, skoro pełno jest ich w gazetach i telewizji. Mamy historie z życia tzw. gwiazd i zwykłych ludzi. Cóż jest nowego w tej książce? Otóż nie ma nic nowego. Są rzeczy dawne, stare. Sprawy, które były częścią życia każdego człowieka uważającego się za katolika. Znajdziemy tu historię pomocy Matki Bożej wszystkim jej dzieciom, nawet tym, którzy w życiu raczyli jej ofiarować choćby jedną minutę dziennie, odmawiając modlitwę ku jej czci. Historie tu opisane będą dla nas dowodem na to, że Matka Boża nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Nawet jeżeli w życiu się pogubią. Są tu historie, można powiedzieć, przykłady przede wszystkim opieki matki Bożej nad jej dziećmi. Nawet jeżeli zeszły z dobrej drogi pod wpływem złego towarzystwa, zwątpienia, kto wie jeszcze jakich czynników. Matka Najświętsza nie zapomina najdrobniejszej rzeczy uczynionej ku jej czci. Niezależnie czy to będzie w młodości odmawiana modlitwa, czy dobry czyn ku jej chwale, czy też cokolwiek dobrego wykonanego z pamięcią o niej. Ludzie tu przedstawieni, którzy doznają jej pomocy, nieraz sami zapomnieli już o swoim nabożeństwie do Maryi, ale ona pamięta. I kiedy ważą się ludzkie losy, ona potrafi rzucić człowiekowi nieraz bardzo pogubionemu. Koło ratunkowe, ponieważ, jeśli nigdy nikogo nie opuszcza i nikim nie gardzi, jakże by miała wzgardzić tym, który miał ją za matkę, mimo że w swoim życiu się zagubił? Tym bardziej przychodzi ona z pomocą takim, którzy nigdy w swoim życiu jej nie opuścili, nigdy o niej nie zapomnieli. Tacy mogą być pewni, że czuwa nad nimi każdego dnia, jeżeli nawet przychodzi czasem cierpieć. To dzieci takiej matki, która tyle wycierpiała, nie mogą się przecież spodziewać samych wygód i przyjemności na tym świecie. Dziecko zwykle pragnie być podobne do swej ziemskiej matki. Tym bardziej ci, którzy chcą być na ziemi dziećmi Matki Bożej, powinni starać się upodabniać do niej, a ona przecież usłyszała z ust Symeona: Twoją duszę przeniknie miecz, aby najaw jaw wyszły zamysły serc wielu. Pośród tych przykładów, zamieszczonych w książce, będą i takie, gdzie grzesznicy ubliżającym matce Bożej zostaną spektakularnie ukarani. Kara przychodzi w taki sposób, aby było wiadomo za co i czy sobie na nią człowiek zasłużył. Swego czasu w Lichenius ust przewodnika słyszałem opowieści o pewnej wychowawczyni młodych chłopców, z Hitler Jugend, która podziurawiła krzyż kulami i w taki sam sposób została później postrzelona. Ci, którzy znaleźli ją martwą, wiedzieli dlaczego to ją spotkało, bo każdy człowiek pewne fakty jest w stanie powiązać. Dziś, kiedy mamy zalew różnych fałszywych nauk przedstawiających Boże miłosierdzie jako całkowitą rezygnację Boga z karania ludzi na tym świecie i na drugim, takie przykłady mogą zabrzmieć dość obco, nawet dziwnie. Przez tyle lat wkładano nam do głów, że dobry ojciec w niebie nie jest w stanie nikogo karać, rozumie i kocha najgorszych grzeszników, a nawet akceptuje ich takimi, jacy są, bez najmniejszej chęci poprawy z ich strony, bo przecież nie jest drobiazgowy że powoli nasiąknęliśmy tą herezją i każda wzmianka o karze boskiej wydaje się nam niestosowna. Jednak zarówno Pismo Święte, jak i cała katolicka tradycja przekazują nam jasno od wieków, że Bóg za złe karze. Książka, którą bierzesz do ręki, drogi czytelniku, ma cię zachęcić do czci i nabożeństwa ku Najświętszej Maryi Pannie. W czasie, kiedy wielu robi bardzo dużo, aby zminimalizować jej rolę w zbawieniu człowieka, nabożeństwo do niej ukazać jako przestarzałe i typowo ludowe, to znaczy zabobonne, my chcemy na powrót przypomnieć, że do Jezusa idzie się jedynie przez Maryję. Owszem, pan Jezus sam jest naszym pośrednikiem przed ojcem, ale z jego woli bardzo ważną rolę w tym pośrednictwie spełnia jego matka. Niniejsze przykłady w tym dziełku opisane mają nas o tym przekonać. Nie bójmy się kochać i czcić Maryi z całego serca, bo kto ją kocha, kocha przez nią serce Jezusowe. Być może ktoś nas zgani za Maryjność maksymalistyczną, ale nie lękamy się. Mamy wspaniałych poprzedników. Święty Dominik, święty Alfons Liguori. Święty Stanisław Kostka, Święty Maksymilian Kolbe i wielu, wielu innych. Oni szli przed nami i pokazali, że droga do Boga w ramionach matki to jakby winda, która nas szybko podnosi do Chrystusa, jeżeli tylko będziemy się tę naszą matkę starali kochać i naśladować. Kościół przez wieki wypracował wiele form, którymi możemy czcić Matkę Bożą. Mamy do dyspozycji różaniec święty i bractwa różańcowe, które obyd Dobry Bóg sprawiłby na powrót ożyły. Innym bardziej przypadnie do gustu tajemnica pokrewieństwa z Maryją przez szkaplerz karmelitański. Kolejni będą chcieli stać się niewolnikami Maryi na wzór świętego Ludwika de Montfo. Wszystko to są drogi uświęcone, bezpieczne i przez Kościół Święty od wieków polecane. Jestem pewien, że odrodzenie nabożeństwa do Maryi niebawem nastąpi, bo przecież mamy obietnicę od Pana Jezusa, że On zwycięży, a my wierzymy głęboko, że na końcu jej niepokolane serce zatriumfuje. Oby ta książka do tego triumfu choć trochę się przyczyniła. Ojciec Alonso Serrano i Lopez. Słowo wstępne. Słowa poruszają, ale przykład pociąga. Tak jest w życiu. Tak jest w nauczaniu prawdy. Jeśli mowę, wykład, kazanie, zachętę poprzemy dobrym przykładem, jakimś zdarzeniem, to słowa nasze wyrwą głębsze wrażenie, prędzej poruszą wolę. To też przykłady opieki Najświętszej Panny Maryi, zwłaszcza działaniem modlitwą Różańca Świętego, mają zagrzać polskich czcicieli Maryi Królowej Różańca Świętego większą gorliwością w odmawianiu i rozszerzaniu tej modlitwy, tak prostej, a tak głębokiej. Mają natchnąć ich większą ufnością do tej opiekunki, dać im niemal pewność, że w chwilach trudnych i ciężkich ich życia, a zwłaszcza w chwili śmierci ta pocieszycielka utrapionych ich nie opuści, ale... Z wydatną przyjdzie im pomocą. Przykłady tutaj podane nie są nowe, tylko razem zebrane z wszystkich roczników czasopisma różańcowego pod tytułem Róża Duchowna, wychodzącego we Lwowie od roku 1898. Podzielono je według treści na 10 grup, z uwzględnieniem legend i złotych myśli o różańcu. Jak w życiu ludzkim. Podobne są trudności, czy to materialne, czy moralne. Tak samo i przykłady, które są wzięte z życia, mają wiele między sobą podobieństwa, zwłaszcza umieszczone w tej samej grupie czy też podziałce. W każdej grupie zaś najpierw podane są te łaski, które są zdziałane w ogóle za wstawiennictwem Maryi, a następnie dopiero zdziałane za pośrednictwem Różańca Świętego. Oby przykłady szczególnej opieki Najświętszej Panny Maryi wszędzie, czy to w domu, czy w szkole, na ambonie, czy też w konfesjonale, na zebraniach różańcowych, lub w przedmowach na cześć Maryi, jak najwięcej przyniosły duszom korzyści i roznieciły w sercach polskich prawdziwą miłość i głęboką ufność ku Maryi, królowej Różańca Świętego. Ojciec Czesław Kaniak. Część pierwsza. Święta Maryjo, szczególna świętość imienia Maryi. Zdrowaś Maryjo. W żywocie świętego Bernarda czytamy, że pewien żołnierz po długich latach spędzonych na wiernej służbie królowi na starość zapukał do furty klasztornej w Cito, prosząc o święty habit zakonny. Święty Bernard go przyjął jak ojciec i obległ go w habit braciszka. Modlitw zakonnych wyuczyć się nie mógł, ale za to zdrowaś Maryjo nie schodziło z ust jego, a odmawiał je z taką pobożnością, miłością, że wszystkich podnosił na duchu. Minęło parę lat i śmierć go zabrała. Bracia zakonni z żalem złożyli jego ciało do grobu, w kilka dni po pogrzebie ujrzano na jego grobie prześliczną lilię, na której kielichu był napis Awe Maryja. Święty Bernard, chcąc się przekonać, skąd idą korzenie lili, rozkazał ostrożnie rozkopać grób i przekonano się, że z ust zmarłego wychodziła lilia. Najświętsza Maryja Panna w ten sposób pokazała, jak miłym jej było proste a szczere odmawianie. Pozdrowienia anielskiego przez zmarłego braciszka. Trzy Zdrowaś Maryjo. Kongres mariański w Saragosie, który odbywał się w dniach 26-29 września 1908 roku, pośród innych nabożeństw ku czci Najświętszej Maryi Panny, polecił szczególnie odmawianie trzech Zdrowaś Maryjo rano i wieczór z dodaniem wezwania. Maryjo, moja Matko, zachowaj mnie dzisiaj, tej nocy, od grzechu śmiertelnego. Ta pobożna praktyka jest nadzwyczaj łatwą i skutki jej są wielkie dla dusz. Byle tylko co dzień, aż do śmierci wytrwale ją zachowano. Wszak powszechnie przyjętym jest zdanie, że nabożeństwo ku czci Najświętszej Panny Maryi jest znakiem przeznaczenia do nieba, a święty Alfons Liguori powiada, wierny sługa Maryi nigdy nie zaginie. Te trzy zdrowaś Maryja odmawia się na uwielbienie trzech wielkich przywilejów Najświętszej Maryi Panny. To jest mocy, mądrości i miłosierdzia, jakimi ją obdarzyła Święta Trójca. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i zaczerpnie zbawienie od Pana. Te słowa Pisma Świętego stosuje Kościół Święty do Matki Bożej. Kto więc co dzień, rano i wieczór, i to przez całe swe życie pobożnie odmawia trzy Zdrowaś Maryjo ku czci Najświętszej Maryi Panny i wzywa jej pomocy, znajdzie ją, a z nią życie i zaczerpnie zbawienie od Pana. Prawda? Ćwiczenie to pobożne małym jest, ale kto je zachowa przez całe życie, to ono tym samym jest już wielkim. A nawet gdybyśmy policzyli zdrowaś Maryjo, które pobożny czciciel Najświętszej Maryi Panny przez długie lata odmawia, to liczba ich byłaby wielką. Każdy zdrowaś Maryjo to głos dziecięcia wołającego do swej matki, by szła mu z pomocą teraz i w godzinę śmierci. Świętej Gertrudzie przyrzekła matka boska tyle łask w godzinę zgonu, ile pozdrowień anielskich odmówiła. Święci polecając nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, nie tak kładą nacisk na długość tego nabożeństwa jak na trwałość, a święty Jan Berchmans w godzinę swego zgonu powiedział, że aby mieć opiekę Najświętszej Panny Maryi za życia i po śmierci, wystarcza i najmniejsze pobożne ćwiczenie, byle ono było codzienne i trwałe. Wielu już grzeszników nawróciło się tylko dlatego, że pomimo swych zboczeń zachowali nabożeństwo ku czci Najświętszej Panny Maryi. Kto pobożnie odmawiać będzie co dzień rano i wieczór trzy zdrować Maryjo i wzywać pomocy Najświętszej Panny Maryi, aby go zachowała od grzechu śmiertelnego, ten nieprędko upadnie, a choćby i upadł, długo w grzechu nie pozostanie i albo nawróci się, albo zaniecha tej modlitwy. Wielu świętych znało ten sposób czczenia Najświętszej Panny Maryi Gorliwiego szerzyło. Święta Mechtylda z zakonu świętego Ojca Benedykta, żyjąca w latach 1241-99 w książce pod tytułem Księga o łasce szczególnej w rozdziale 47 wspomina o nabożeństwie trzech zdrowaś Maryjo. Podczas gdy Mechtylda modliła się do Najświętszej Panny Maryi, aby była obecną przy jej śmierci, odpowiedziała jej Najświętsza Panna Maryja. Uczynię to z pewnością, ale chcę, abyś co dzień trzy Zdrowaś Maryi odmawiała. Pierwsze odmawiać będziesz na uczczenie tej mocy, jakiej mi udzielił Wszechmogący Bóg Ojciec na niebie i na ziemi. Za to ja będę obecną przy Twej śmierci. Wzmocnię Cię i oddalę od Ciebie ataki nieprzyjaciół. Drugie, odmawiać będziesz nauczczenie wiedzy i rozumu, jakim obdarzył mnie mój syn w nieskończonej swej mądrości. Także w poznawaniu Trójcy Świętej przechodzę wszystkich świętych i jaśnieję jako słońce. Za to ja będę obecną przy Twojej śmierci, napełnię światłem wiary i mądrości Twoją duszę. I ciemności Cię nie zwyciężą. Trzecie, odmawiać będziesz nauczczenie miłosierdzia. Duch Święty napełnił mnie taką miłością i uczynił mnie tak kochającą i tak kochaną, że po Bogu ja jestem najbardziej miłosierną. Za to ja będę obecną przy Twej śmierci i napełnię Twą duszę miłością i słodyczą tak, że wszelka gorycz śmierci dla Ciebie w rozkosz się przemieni. Święty Bonaventura jako generał zakonu świętego Franciszka polecił w roku 1262, aby co dzień po komplecie na głos dzwonka bracia zakonni odmawiali trzy zdrowaś Maryjo Kuczci, najświętszej Panny Maryi, bo według tradycji była to godzina zwiastowania nielskiego. Święta Koleta, żyjąca w latach 1381-1447. Swym siostrom Klaryskom poleciła odmawianie trzech pozdrowienia anielskich jako skuteczny środek przeciwko trzem namiętnościom świata. Błogosławiona Maria Villana z zakonu świętego ojca Dominika, miała szczególne nabożeństwo dla tej pobożnej praktyki. To jej w uroczystość wniebowzięcia najświętszej Panny Maryi ona sama powiedziała, tym nabożeństwem nie tylko uzyskasz wszystko o cokolwiek prosić będziesz, lecz także przyrzekam Ci, że szczególną otoczę Cię opieką w życiu i przy śmierci, a także tych, co Cię naśladować będą. Uwolnię ich od niebezpieczeństw wewnętrznych i zewnętrznych i doznają mej opieki w każdej chwili. Święty Leonard Franciszkanin. Sławny misjonarz, żyjący w latach 1676-1751, przez 50 lat swojego apostolstwa w całych Włoszech głosił to nabożeństwo. Święty Alfons Liguori, doktor Kościoła Świętego, zmarły w 1787 roku, był gorliwym apostołem nabożeństwa trzech: Zdrowaś Maryjo. W swych licznych pismach 20 razy o nim wspomina podnosi jego praktyczność, skuteczność i wielkość. Nie poprzestańmy nigdy w nawoływaniu wszystkich pobożnych czy też grzeszników do odmawiania rano i wieczór trzech. Zdrowaś Maryjo. Ku czci Najświętszej Maryi Panny, aby ona zachowała nas od grzechu śmiertelnego. Cześć Najświętszej Maryi Panny w polu bojowym. Krwawe walki narodów rozpaliły namiętności ludzkie, u wielu przytępiły uczucia. Trudy niemal ponad siły ludzkie, opuszczenie ognisk rodzinnych, zacięta, nienawistna, długotrwała wojna, wzajemne mordowanie się przy bezustannym huku dział karabinów, atakowanie nieprzyjaciela. To wszystko wstrząsnęło wielu i zabiło w nich uczucia ludzkie, a przynajmniej stępiło, osłabiło też jeżeli nawet i nie zniszczyło uczuć religijnych człowieka. Jakże znowu wśród tego zamętu i zniszczenia jaśniało w przedziwnym blasku uczucie religijne u tych, którzy w tak strasznych okolicznościach nie utracili go, a przede wszystkim tej dziecięcej miłości, która wśród takiego zamieszania i grozy zachodzi w nader pięknym przejawie zewnętrznej czci Najświętszej Panny Maryi Królowej Nieba i Ziemi. Matki Bożej i Matki Naszej. W narodzie naszym miłość ku Najświętszej Maryi, Pannie, jest powszechna. Jest ona wpojona w serca prawych Polaków, niemal z mlekiem matki. Do Królowej Naszej zwracamy się wszyscy. Ona nam matką litości, życiem, słodkością i nadzieją naszą. Jej to oczy miłosierne, wpływ nabożeństwa do niej sprawia, że serca żołnierzy jej czcicieli pomimo okrucieństwa wojny trzyletniej są pełne uczucia religijnego litości i miłosierdzia. Najświętsza Panna Maryja stoi pod krzyżem. W jej sercu tkwi siedem mieczów boleści. Jej czciciele to widzą i kiedy ten krzyż ich przygniata, kiedy i oni są jakby na nim rozpięci, kiedy On jest symbolem ich cierpienia i trudów, przemawia ona do nich, Udziela im siły, uczy wymawiać sercem i ustami, bądź wola Twoja. Gdy trzeba, serca takie będą twarde dla wroga, ale nie zatracą swych uczuć szlachetnych, religijnych, one ukryją się zmuszone koniecznością, odezwą się zaś całą mocą swą właśnie dlatego, że były tłumione, gdy do tego nadarzy się sposobność. Miesiąc maj poświęcony szczególniejszej czci Najświętszej Panny Maryi, jak wiele on uczuć wspomnień budzi w sercach żołnierzy Polaków. Czyż nie jest on najlepszą sposobnością do okazania czci, miłości dziecięcej Królowej Naszej Niebieskiej? Było to na froncie włoskim. Staliśmy w rezerwie, na odpoczynku. Zbliżał się miesiąc Maryi Panny. Żołnierze Polacy w wolniejszych chwilach lub wieczorami, zapominając o przebytych trudach, śpieszą i czym kto może i jak może kują grotę ku czci Najświętszej Panny, stawiają ołtarz z kamienia, na nim umieszczają statuę Matki Boskiej z Loreto, na szczycie góry ustawiają krzyż. Znoszą zielone gałęzie, przystrajają ołtarz, wiją wieńce z kwiatów. Robią piękne łuki przy wejściu do groty. Po kilku dniach świątynia poświęcona Najświętszej Pannie Maryi jest gotowa. Odtąd tu ksiądz kapelan odprawiać będzie mszę świętą, udzielać świętych sakramentów. Tutaj będzie święcił i rozdawał różańce, medaliki, i książeczki do modlenia. Co wieczór będą mieć nabożeństwo majowe z krótką nauką, podobnie jak tam w rodzinnym mieście lub wsi. Pułkownik naznaczył pierwszą niedzielę maja na uroczyste poświęcenie groty. Wśród sprzyjających okoliczności spokojnie mogli zebrać się żołnierze z muzyką. Pogoda była prześliczna. O godzinie ósmej ksiądz kapelan, przyodziawszy szaty liturgiczne, poświęcił grotę, a następnie przemówił do żołnierzy. Kurtkie to były słowa, ale z serca płynące i do serc żołnierzy rodaków trafiły. Wzruszyły się bólem ściśnione serca i lawina uczuć je ogarnęła, buchnęła. Przebiła twardy Mars oblicza wojaka, zalała oczy łzami. Płyną one coraz obficiej, bo długo były tłumione. Coraz gwałtowniej, aż wreszcie jeden głośny płacz rozległ się w grocie świątyni. Łzami bólu, miłości. Święcili, święcili polscy żołnierze przybytek królowej swej i matki. Wszyscy byli przejęci, wzruszeni, i długo to trwało, bo trudno było napływ uczuć łez opanować. Nie pomogły i napomnienia kapłana, wezbrana rzeka uczuć rozlewała się szeroko. Wreszcie rozpoczęła się Msza Święta. Te niezapomniane chwile zakończono przy dźwiękach muzyki. Pieśnią, serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech cię płacz sierot do litości wzbudzi. Niech się nie tułamy, pokaż nam, Matko, tor do nieba prosty. Niechaj to serce, z którego opieki dotąd żyjemy, kochamy na wieki. Wznosiła się pieśń do nieba, a z pewnością doszła do królowej nieba, bo słowa tej pieśni szły z serc skruszonych, zbolałych. I miłujących. W grocie świątyni gromadzą się żołnierze, kiedy mogą, śpieszą tam, by choć zdrowaś Maryjo w niej odmówić. Zdobią kwiatami polnymi zieloną świątynię i statuę najświętszej panny Loretańskiej. Wielu przychodzi do niej na klęczkach, modlą się gorąco i polecają o niepokojanej siebie, rodzinę ukochanych. Wytrwały. Był to marzec. Ogień palił się na kominie, rzucając migotliwe światło na skromnie umeblowany pokój. W rogu paliła się lampka przed obrazem najświętszej panny Częstochowskiej, a przy tym blasku obraz od czasu do czasu był jaśniej oświetlony, a sukienka i drogie kamienie rysowały się wyraźniej. Chodziłem po pokoju z koronką w ręku. Mroźny wiatr, dom na dworze. Chwilami słychać było dzwonek u przejeżdżających sanek. Za oknem jaśniały światełka sąsiednich domów, połyskujące, jak gwiazdy w ciemności. Upływał piąty rok mojego wygnania. W ogóle dawał mi Pan Bóg dość dużo cierpliwości i zgody na swoją wolę, ale czasem, gdy jak dziś przyszła samotna, szara godzina, gdy brałem koronkę w rękę i patrzyłem na obraz Matki Bożej, chwytała mnie taka tęsknota. Dusza rwała się do kraju do swoich, że niejedna łza spływała po twarzy i zaledwie modlitwa zdołała ukoić wezbrane żalem serce. Taka jej chwila dziś nadeszła, więc chodziłem po pokoju smutny i zamyślone. Wtem zapukano do drzwi Proszę wejść. Zawołałem: Wszedł mój stary, wierny towarzysz wygnania, stary sługa Antoni. Co takiego, mój drogi? Pytam. Proszę księdza biskupa jest tu jakiś człowiek, który chce się widzieć z księdzem biskupem. Kazałem go wprowadzić. Sam zapaliłem lampę i czekałem chwilę. Nareszcie drzwi się otworzyły. I weszła jakaś wysoka postać w kożuchu, w długich butach okrytych śniegiem, o twarzy zarosłej szpakowatą brodą, o brwiach ogromnych, krzaczastych. Spojrzawszy na mnie, zatrzymał się przez chwilę. Zanim otworzyłem usta, aby powitać, przybysz pada jak długi na ziemię, i szlochając jak małe dziecko, obejmuje i całuje mi nogi. Coś ty za jeden, człowieku? Pytam po polsku. A on, klęcząc przede mną ze złożonymi rękami, opowiada mi ruską mową. Ja z daleka, z daleka, ja tydzień szedł po śniegu, po mrozie piechotą, żeby księdza biskupa zobaczyć. A coś ty za jeden, katolik? Katolik, przewielebny panie i Polak, ale już czterdziesty rok minął, jak żyje między Rosjanami. To mi po polsku zapomniał. Tak ja do księdza biskupa przyszedł, bom stary, a chce się jeszcze wyspowiadać przed śmiercią. I znowu pochylił się do nóg moich. Podniosłem go z ziemi, posadziłem przy sobie. Nie śmiał usiąść z początku. Wreszcie siadł zmęczony, ale ręce skostniałe składały mu się do modlitwy i patrzył na mnie jakby w tęczę. Z poważnych siwych oczu tryskała radość. A z których ty stron, moje dziecko? Pytam po chwili. Ja z Połocka, przewielebne panie. Wywozili stamtąd księży jezuitów. Miałem wtedy dwadzieścia dwa lata. Pamiętam jak dziś. Wywozili ojców naszych. I ja Boże, odpuść mi! Tu uderzył się w piersi. I ja też ich wywoziłem. Kozacy kazali dawać powody. Nikt nie chciał jechać. Więc batami lud spędzili, tak i ja pojechał z innymi. Odstawiliśmy ich do granicy, ale też z nimi i szczęście nasze wyjechało. Z początku było cicho. Ale potem zaczęto ludzi namawiać do prawosławia. Namawiali, ale mało kto przystał. Ale potem zaczęli używać na nas gwałtu. Nas dwadzieścia trzy rodzin oparło się i powiedzieliśmy sobie, nie damy naszej świętej wiary. Aż jednego dnia zajechały sanki. Kozacy zaczęli pędzić ludzi do wsiadania i wywieźli nas tutaj. Trzydzieści mil za Nowogród i zostawili nas samych, bez dachu nad głową, bez ziemi, bez kościoła i bez księdza. Jak to? Pytam to w tych stronach są jeszcze Polacy i katolicy? Nie, przewielebny panie nie ma już nikogo. Ja sam tylko zostałem jedni umarli, drudzy na prawosławie przeszli. Ja zaś teraz tułam się z miejsca na miejsce, żyję w nędzy. Tyle, co komu drzewa na rąbie, to mi da nocleg i trochę strawy, ale jestem już stary biskupie. Już mi siedemdziesiąty piąty rok idzie, to też pomyślałem coś zrobić, żebym nie umarł bez księdza. Ale modliłem się do Matki Bożej, aby mi na ratunek przybyła. I oto dowiedziałem się od ludzi, że tu, nad Wołgą, jest biskup Polski na wygnaniu. Toteż rzuciłem wszystko i powiedziałem sobie, że choćby mi w drodze zamarznąć przyszło, albo głodem przymrzeć, to i tak pójdę. Tak i ja do was przyszedłem, księży biskupie, i taka mnie radość ogarnęła, kiedy was zobaczyłem, że mi się zdawało, jakby się niebo przede mną otworzyło. Teraz już nie mogłem się powstrzymać i uściskałem go serdecznie. Widziałem w wejściu tego człowieka nie tylko cudowną opiekę Bożą nad nim i nagrodę za męstwo w wierze, ale i dla mnie wymowną naukę. Ja, biskup postawiony do utwierdzania innych, poddawałem się tęsknocie po pięciu latach wygnania, a ten biedak po czterdziestu trzech latach spędzonych na obczyźnie bez księdza wśród innowierców – Zachował taki zapał wiary i takie dziecięce do niej przywiązanie. Siedzieliśmy długo i gawędziliśmy jak brat z bratem. On chwytał każde moje słowo, ja znowu krzepiłem się, patrząc na to wielkie, szczere serce wyznawcy, bijące pod chłopską, prawie żebraczą sukmaną. Siedliśmy wreszcie do wieczerzy, a następnie kazałem dać mu nocleg u siebie. Nazajutrz rano chodzę z brewiarzem po pokoju wtem wpada mój służący i woła Księże biskupie proszę iść za mną Zaprowadził mnie pod drzwi pokoju przybysza. Stamtąd rozlegał się głos donośny głos modlitwy Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo i wierzę a wreszcie zabrzmiały godzinki Zacznijcie wargi nasze chwalić, pannę świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Stałem pod drzwiami i z głębokim rozrzewnieniem słuchałem, a kiedy skończył, wszedłem do pokoju. Klęczał na środku ze złożonymi rękoma. Jakże to dobry człowiecze, powiadam. Mówiłeś mi, że nie umiesz po polsku, a słyszę, że umiesz po polsku się modlić. O tak, księże biskupie, to jeszcze jedno z polskiej mowy, co mi pozostało. Więcej już powiedzieć ze wzruszenia nie potrafił, ale wnet zawołał głośno. Ale choć to w sercu mi zostało, o gdyby nie ten święty polski pacierz, nie te godzinki to bym, o mój Boże... I ja zaparł się świętej naszej wiary. Wyspowiadałem go, zachwycony tą dziecięcą wiarą i gorącą miłością Boga. Odprawiłem potem mszę świętą i dałem mu komunię świętą. Modliliśmy się razem i razem siedliśmy do śniadania. Chciałem go zatrzymać, choć parę dni przy sobie, ale nie chciał. To przyjdź że przynajmniej za jakiś czas jeszcze raz. Nie, księże biskupie, powiada. Ja już nie wrócę. Ja już stary. Mnie już umierać trzeba. A skoro duszę oczyściłem i Pana Boga przyjąłem, to umrę spokojnie. Tłumaczyłem mu, że jeszcze nie jest taki stary, że jeszcze jest silny i może długo pożyć, lecz on trwał przy swoim. Ale jak umierać będę, dodał, to jak księdzu biskupowi przyślę pamiątkę po sobie. Pożegnaliśmy się serdecznie. On znowu z płaczem nogi moje obejmował, a i mnie łzy stanęły w oczach. Wyszedł. Patrzyłem za nim długo. Biedak z wielkim trudem brnął w śniegu, ale wnet zamieć śnieżna zakryła mi go zupełnie. Minęły trzy miesiące. Już nieco zapomniałem o całym owym zdarzeniu, gdy raz daje mi znać Antoni, że jakaś kobieta czeka na mnie w przedpokoju. Wychodzę i pytam co takiego, a ona mi podaje zawiniątko. Co to jest? pytam. To od tego człowieka, odpowiada, co był u księdza biskupa, a przed paroma dniami umarł. Przed śmiercią prosił mnie bardzo, bym poszła tu na dwołgę i oddała księdzu biskupowi tę pamiątkę. Rozwiązałem czerwoną chustkę. Była w niej książeczka do nabożeństwa, złoty ołtarzyk. Wziąłem ją w rękę jako relikwię, bo nią podtrzymywała się przez czterdzieści lat wiara biednego wygnańca. Odprawiłem mszę świętą za spokój jego duszy, a złoty ołtarzek, i po dziś dzień dodaje mi siły i pociechy. A gdy słyszę śpiewanie godzinek, stają mi na myśli owe godzinki słyszane kiedyś hen nad wołgą. Przypominam sobie silną wiarę naszego wygnańca i miłość polskiego pacierza. I nie mogę obronić się myśli, że ta panna najświętsza, której chwałę codziennie śpiewał w godzinkach, Istotnie poprowadziła go zbawienną drogą, a przy śmierci okazała mu się matką miłosierdzia i bramę nieba otworzyła. Z pamiętników księdza biskupa Felińskiego, Młody męczennik. Okropne rzeczy działy się podczas pierwszej rewolucji francuskiej. Ludzie zamieniali się w krwiożercze zwierzęta i zapominali o Bogu, kierując głównie nienawiść swoją ku wiernym sługom Kościoła, ku tym księżom, którzy nie chcieli zmienić swoich przekonań. Niezliczona liczba tych szlachetnych mężów musiała ponieść śmierć z ręki Kata. I szczęśliwymi byli ci, którzy zdołali wyrwać się z rąk rozbestwionej tłuszcze. Ale byli to wygnańcy tułający się od wsi do wsi, po lasach i kryjówkach, którym nie szczędzono wprawdzie przytułku i pomocy, a którzy pomimo to wpadali w ręce okrutnych wrogów. Jednym z takich bezdomnych tułaczy był ksiądz Drian, który po długich wędrówkach znalazł wreszcie przytułek w zamku hrabiny Bale. Tutaj wypełniał w skrytości wszystkie swoje obowiązki dusz pasterza. I pozyskał w krótkim czasie miłość i szacunek całej okolicy. Owdowiała hrabina, kazała jeden z pokoi zamienić na kaplicę, ale tak, aby w przeciągu kilku minut można było usunąć wszystko, co kaplicę przypominało. Było to koniecznym, ponieważ nikt nie był pewnym, przed szpiegami i biada tym, którzy pod swoim dachem pozwalali na odprawianie nabożeństwa lub przechowywali duchownych. Hrabinę przestrzegano już przed szpiegami. I tak zbliżało się święto Zielonych Świątek i dzień, w którym jedyny syn hrabiny miał przystąpić razem z kilkoma innymi chłopcami do pierwszej Komunii świętej. Ksiądz Drian przygotował dzieci bardzo starannie i uroczystość ta odbyła się z niezwykłą powagą. Wszyscy obecni łzy mieli w oczach i nigdy pewnie nie modlono się w tej kaplicy tak gorąco. Jak tego dnia? Ale przy końcu nabożeństwa stało się coś nadzwyczajnego. Nagle bowiem otworzono gwałtownie drzwi i jeden ze służących wbiegł śmiertelnie blady do kaplicy. Idą, idą, wyjąkał bez tchu prawie, całą gromadą z czerwonymi chorągwiami, zdobytymi szablami. Hrabina zadrżała. Nie tracąc jednak przytomności umysłu, kazała czym prędzej wynosić obrazy i uporządkować pokój tak, aby nikt nie poznał, że się tu msza święta odprawiała. I zaledwie wszystko ukończono, wpadła zgraja rewolucjonistów pod przewodnictwem pewnego ślusarza, którego dziki wyraz twarzy zdradzał aż nadto wyraźnie jego charakter i skłonności. Wydajcie nam księdza! krzyknął groźnie, stojąc przed hrabiną z podniesioną pięścią. O kim to mówicie? odrzekła hrabina na pozór spokojna. Przechowujecie księdza w waszym domu, nieprzyjaciela Francji, Zdrajce ojczyzny. Mylicie się, obywatelu. Zdrajcy naszej ojczyzny nie przyjęłabym nigdy w moim domu. Hrabina nie kłamała, bo nieszczęśliwi prześladowani byli z pewnością lepszymi patriotami niż owi okrutnicy, którzy piękny i bogaty kraj zamienili w pustynię. Zdumiony ślusarz spojrzał na nią, ale nie zadowalając się tą odpowiedzią, kazał swoim towarzyszom przeszukać cały zamek. Z dzikim okrzykiem radości rzucili się naprzód, łamiąc kosztowne meble niszcząc wszystko, co im w ręce wpadło. Przetrząsnęli wszystkie kąty, lecz daremnie, i z prawdziwą wściekłością wrócili do mieszkalnego pokoju hrabiny. Tutaj zastali jej syna samego. Ej, arystokrato, krzyknął jeden z tłuszczy. Powiedz nam natychmiast, gdzie jest ksiądz, inaczej źle z tobą będzie. I dobywszy miecza, podniósł go nad głową chłopca. Chciał go widocznie zastraszyć i zmusić do wydania duchownego. Ale chłopiec stał spokojny i niewzruszony. Nie mogę wypełnić waszego żądania, odpowiedział. Czemu? Chłopiec nie chciał kłamać, ale nie chciał też wskazać ukrycia swojego ukochanego ojca Adrian. Dlatego dał wymijającą odpowiedź, która jeszcze bardziej rozdrażniła srogiego złoczyńca. — Przeklęty psie! — krzyknął teraz dowódca bandy. — Taki młody jesteś, a już taki niegodziwy! I schwyciwszy jasne, długie włosy chłopca, przywlugł go do siebie. Towarzysz jego zaś uderzył go tak silnie, że biedny zatoczył się i upadł na ziemię. — Gdzie ksiądz? — Powiedz natychmiast, bo cię zabijemy! — wołała rozjuszona tłuszcza. Dziecko drżało z przerażenia. Z natężeniem wszystkich sił podniosło się i stanęło naprzeciw swoim prześladowcom, blade i chwiejne, lecz pozornie spokojne. Gdzie ksiądz? Nie mogę powiedzieć. Rewolucjoniści szaleli ze złości. Wszystkie meble w pokoju zostały w mgnieniu oka połamane, a jeden z nich, zbliżywszy się do obrazu najświętszej Panny Maryi. Zamierzał go zrzucić na ziemię. Chłopiec zbladł jeszcze bardziej i przycisnął się mimo woli do ściany. Złoczyńca miał znieważyć obraz Matki Boskiej, którą ksiądz Drian tak mu polecił kochać i wielbić. I co jeszcze gorsze, za tym obrazem znajdowały się drzwi do kryjówki księdza. Jak łatwo mogli je ci ludzie odkryć. Jedno uderzenie w mur wystarczyłoby zdradzić puste poza nim miejsce, a w znajdowaniu kryjówek wszyscy byli bardzo wprawni. Chłopiec objął obraz swymi drobnymi ramionami i stanął odważnie w jego obronie. Precz! krzyknął ślusarz, wynoś się stąd, bo zabijecie cię na miejscu. Ale chłopiec nie ustępował i jeszcze silniej obejmował ramę obrazu. Ten opór Rozwścieklił rewolucjonistów do najwyższego stopnia. Jeden z nich przyskoczył w szalonej złości i uderzył chłopca sztyletem w piersi. Z cichym jękiem pochyliło się nieszczęśliwe dziecko i opuściło ręce, a strumień krwi zbroczył jego strojne ubranie. Młody hrabia zabity, szepnął ślusarz zmieszany. I jak gdyby widok tej krwi niewinnej. Wrócił im przytomność. Opuścili jeden po drugim pokój cicho, bez szelestu i nikt już nie myślał o szukaniu księdza. W przeciągu kilku minut nie było w zamku ani jednego napastnika. Hrabina znalazła syna nieprzytomnego przed obrazem Matki Boskiej. Mały bohater, który z poświęceniem własnego życia ocalił obraz od zniewagi swego ukochanego nauczyciela od okrutnej śmierci, Leżał teraz na łóżku, z zamkniętymi oczyma, w głębokim zemdleniu. Hrabina klęczała, płacząc głośno przy nim. Ksiądz zaś starał się przywrócić go wszelkimi środkami do przytomności. Zamordowali mi mojego syna! wołała hrabina z rozpaczą. O moje biedne, nieszczęśliwe dziecko. Nie trać pani odwagi! Pocieszył ją zacny kapłan. Nie wszystko jeszcze stracone. Twój syn jeszcze żyje, może go Bóg ocali. Mój syn, mój syn. Ani hrabina, ani ksiądz nie wiedzieli, co zaszło przed obrazem Matki Boskiej. Myśleli oni oboje, że rewolucjoniści zamordowali chłopca tylko dlatego, że był arystokratą. I nareszcie po długich usiłowaniach. Mały męczennik otworzył oczy i z wyrazem niewysłowionej miłości spojrzał na hrabinę i na księdza. Matko, szepnął z bolałymi ustami. Hrabina zerwała się i przycisnęła głowę jego do serca. Mój Karol żyje, zawołała. O Boże, dzięki Tobie. Ksiądz ucieszył się także z całego serca, ale jedno spojrzenie przekonało go, że chłopiec jest umierający. Głuche rzężenie dobywało się z ranionej piersi. Na jego ustach pojawiła się krew. – Boli mnie, boli – szeptało dziecko. – Ja umieram. – Nie, Karolu, nie umrzesz – krzyknęła hrabina. – Nie możesz mnie opuścić. Ale i ona poznała, że nie ma dla niego ratunku. – Matko – szeptał chłopiec – ja idę teraz do mojego zbawiciela, do tego, którego przed kilkoma godzinami przyjąłem. Idę do niego chętnie i bardzo się cieszę, że ocaliłem obraz i mojego kochanego ojca Drian. Co to znaczy? zawołała hrabina. Rewolucjoniści chcieli znieważyć obraz, szukali ojca. A ja nie pozwoliłem na to. Teraz zrozumiała hrabina wszystko, a ksiądz wzruszony do głębi serca padł na kolana i wybuchnął głośnym płaczem. Jesteś bohaterem i męczennikiem rzekł uroczyście. Karolek uśmiechnął się, spojrzał raz jeszcze na matkę i zamknął oczy. Hrabina zemdlała. Minęły lata od tego czasu. Rewolucja skończyła się wkrótce potem, a jej przywódcy albo ponieśli śmierć na rusztowaniu, albo musieli opuścić Francję. I potomność wspomina ich dziś ze wstrętem i pogardą. Kraj zalany krwią szybko odzyskał dawniejszą świetność i pobożność. Dobre obyczaje i pilność zawitały na nowo do Francji. Kościoły zostały odbudowane, w klasztorach. Zamieszkali znów zakonnica a księża wracali na opustoszałe parafie. Dawniejsza bezbożność znikła zupełnie. Pamięć małego bohatera męczennika nie zaginęła wcale. Jego imię wymawiane było z czcią i szacunkiem, i wszystkie matki stawiały go za wzór swym synom. Salwę Regina. Na tonącym okręcie. Wczesnym rankiem 4 lipca 1899 roku z Nowego Jorku wypłynął wspaniały okręt Burgonia i zbliżał się w pełnym biegu ku wybrzeżom Francji. Może było spokojne, tylko mgła gęsta pokrywała je niby całunem. Jeszcze wszystko spoczywało w głębokim śnie. Gdy nagle straszne uderzenie wstrząsnęło całym statkiem. Załoga niebawem dowiedziała się, że ciężko naładowany angielski żaglowiec Chromaty Shire, płynąc z Dunkierki do Filadelfii, uderzył o nasz parowiec tak fatalnie, że uszkodził go w miejscu najniebezpieczniejszym, w pobliżu maszyn. Otworem powstałym po uderzeniu buchnęła woda i gwałtownie poczęła. Zalewać statek. Na stałe chwile nigdy nie zacierającej się w umysłach grozy. Trwała ona 40 minut, aż do zupełnego zatonięcia okrętu. Blisko 600 osób widziało z całą świadomością otwierający się im grób w zimnych, ciemnych falach oceanu. Wśród ogólnego przerażenia tłum garnął się do trzech Dominikanów z prowincji Lyon znajdujących się na okręcie ich białe habity zdawały się skupiać wszystkich wokół siebie w obliczu śmierci pozostali oni w całym tego słowa znaczeniu kapłanami i zakonnikami starając się wzbudzić nadzieję lepszego żywota w ginących czuwając nad zbawieniem ich dusz to też ci z pasażerów którzy ocaleli nie znaleźli słów świętego uwielbienia dla ich spokoju, który tak odbijał od dzikiej przemocy niektórych pragnących za cenę wszystkiego i zbrodni nawet, że dostać się na jedno z trzech czułen ratunkowych. Różne wiadomości, jakie później do nas dotarły, podają bardzo wzruszające, a pełne pociechy szczegóły o ostatnich chwilach życia owych trzech dominikanów. I tak... Korespondent dziennika Le Uniwers napisał pod dniem 23 lipca. Podkomisarz Burgundii doniósł Dominikanom z Rosary Hill dokładną wiadomość o zgonie braci Rozbitków. Zaraz po wypadku ukazali się na pokładzie, ubrani jak zwykle w swe piękne, białe szaty, od razu więc stali się widocznymi dla wszystkich wśród zamieszania i przerażenia panującego na okręcie. Podobni do aniołów zesłanych celem zabrania do nieba tych dusz, których fale morskie miały niebawem pochłonąć. Tak długo, dopóki okręt utrzymywał się na powierzchni wód, nie przestali udzielać rozgrzeszenia towarzyszom swego nieszczęścia i przygotowywać ich na spotkanie z panem nad panami. Gdy później pani Harwed, siostra Souna, zapytała podkomisarza po jego powrocie do Francji, o ostatnie chwile swego brata ten jej odpisał. W chwili, gdy Burgundia miała zatonąć, zbliża się do mnie ojciec Florisony, a ja mu mówię: Ojcze, czas się ratować. Mój synu, odpowiada mi na to, tylu wokół nas niebawem zginie. Naszym obowiązkiem jest pozostanie z nimi. Nigdy nie zapomnę tych słów, pełnych zaparcia się siebie. Tym bardziej, że wyrzekł je jeden z tych, u których w zakładzie w Armel sześć lat się wychowywałem. Zdecydowani więc na śmierć ojcowie, postanowili umrzeć, według zwyczaju swego zakonu, to jest wśród śpiewu antyfony Salve Regina. Już woda wdziera się na pokład, wszelka nadzieja ratunku ziemskiego bezpowrotnie stracona, dusze z pokojem zakonników pokrzepione. Ich rozgrzeszeniem oczyszczone, giną po chrześcijańsku. Widząc to, pobożny przeor zbliża się do swoich dwóch towarzyszy. Jednego kiedyś prowadził przy jego początkach życia zakonanego, a drugiemu niedawno towarzyszył do pierwszej mszy świętej. Spogląda na nich z miłością i ściska ich po raz ostatni. Wszyscy trzej zwracają swój wzrok do nieba. I w tej chwili jakby z jednej piersi daje się słyszeć śpiew salwę regina. Żaden z tych trzech silnych pięknych głosów nie zdradza trwogi, to też melodia śpiewu już sama przez się bardzo harmonijna, staje się jeszcze piękniejsza. Wśród nich gromadzi się garstka podróżnych. Wielu pada na kolana, a niedawny krzyk przerażenia przechodzi w modlitwę do Matki Bożej. To porywający widok. Nigdy też zakonnicy tak dobrze nie odczuwali, nigdy też otaczający ich wierni tak dokładnie nie pojmowali głębokiego znaczenia tej wspaniałej antyfony. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodkości i nadziejo nasza witaj. Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, Olitościwa, o słodka Panno Maryjo. Tymczasem okręt zdawał się jakby wyczekiwać końca tego cudownego hymnu. Przy ostatnich słowach zaczął się pochylać w tył, po czym szybko podniósłszy się prawie prostopadle, nagle, w okamgnieniu mgnieniu pogrążył się wśród otchłani wód. W ciągu kilku sekund zapanowała uroczysta cisza. A spokojne zwierciadło morza bez fal pokryło miejsce strasznego dramatu, który wydarzył się przed chwilą. Ufność Ojców Świętych ku najświętszej Pannie Maryi. W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach pomyśl o Maryi, jej wzywaj, niech jej imię nie wychodzi z ust, a z serca twego. Gdy Ona otoczy Cię swoją opieką, nie trwóż się. Święty Bernard Serm Nie znamy innej ucieczki jak do Ciebie, o Maryjo, Tyś jedyną nadzieją naszą, której ufamy. Święty Tomasz Wil Tyś nadzieją grzeszników, gdyż spodziewamy się przebaczenia wszystkich win naszych przez Ciebie. Święty Augustyn O Maryjo, tyś matką winowajcy i sędziego. Gdy więc jesteś matką obu, niezgody pomiędzy synami swymi znieść nie możesz. Święty Bonaventura Przez nią z nieba każda łaska przychodzi na świat. Święty Antoni Nigdy ten nie zginie, który był gorliwym czcicielem matki dziewicy. Święty Ignacy, męczennik. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę, ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyścowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.